Michalina nie może zrozumieć postępowania Antoniego. Czuje się przybita. Straszna historia. Pewnie musi czuć się winny ich śmierci, stąd ta depresja. Swoją drogą, myślisz, że jego rodzice wiedzą o tym, że rozdaje setki tysięcy złotych? Pewnie nie. Inaczej by go powstrzymali. Musi czuć się strasznie samotny i zagubiony. Powinna się o niego zawalczyć. Jak? Przecież przed chwilą wyrzucił mnie z domu. A poza tym, nie rozumiem cię. Przecież byłaś zła o to, że się spotykamy. Faktycznie miałam focha, ale mi przeszło. Słuchaj, jeżeli możecie dać sobie nawzajem szczęście, to co mi do tego? To on? Nie. Halo? Dzień dobry, tu Wanda Nawrocka. Skąd ma pani mój numer? Spisałam sobie z telefonu Antka. Powiedział mi, że się rozstaliście. Ale proszę, nie rezygnuj z niego. To on ze mnie zrezygnował. Nie wiem, czy opowiedział ci swoją historię. Tak, przed chwilą. To dobrze. Franek miał 4 latka. Antek kochał go ponad życie. Jagodę też. Wszyscy ich kochaliśmy. Ale ich już nie ma. A Antek musi żyć dalej. To była dziwna rozmowa. Antek podobno powiedział swojej mamie, że pierwszy raz od śmierci żony i synka poczuł się tak naprawdę szczęśliwy. I to dzięki mnie. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Chyba potrzebuję trochę czasu, żeby to wszystko ogarnąć.